Każdy proces niesie sobą szanse dla aktywnych, dojrzałych, konkurencyjnych, a zagrożenia dla tych, którzy nie są gotowi do zmiany. Światowy kryzys od 5 lat uzmysławia nam jedno, to jest przede wszystkim kryzys postaw. Wydaje się, że bezpowrotnie swoją rolę regulatora relacji handlowo-biznesowych ma już za sobą WTO. Ta organizacja zaczyna przechodzić kryzys. Jej odpowiedzią jest to, że najsilniejsze kraje czy grupy krajów uciekają do przodu, tworząc megagrupy. W związku z tym przypomnę, że Amerykanie równolegle do rozmów z Europą prowadzą rozmowy z Azją. W Azji powstaje 5-6 grup, integruje się Ameryka Łacińska. Singapur podpisuje umowę o wolnym handlu we wszystkich możliwych kierunkach. No i teraz proszę zwrócić uwagę, na jakim jesteśmy etapie. Nie tak dawno Unia Europejska podpisała umowę z Koreą. Po 1,5 roku okazało się, że umowa jest dla nas korzystna, bo 40% mamy wzrostu eksportu. Trwają negocjacje z Japonią, Unii Europejskiej. Polska jest zainteresowana tym, aby one zostały zakończone do marca przyszłego roku, tak aby jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego ta kwestia została rozstrzygnięta. Świeżo podpisaliśmy umowę jako Unia Europejska z Kanadą, a od 1,5 roku trwają daleko zaawansowane już rozmowy o tej wielkiej megastrefie. O czym mówimy? O największej w historii ludzkiej cywilizacji strefie ekonomiczno-gospodarczej, w której za chwilę będzie 3/4 wszystkich nakładów na innowacyjność. Zderzą się więc dwie gospodarki, amerykańska oparta o niskie ceny energii, nie tylko w wyniku tej rewolucji gazu łupkowego. Przypomnę, że energia elektryczna w miksie amerykańskim podrożała od roku 2005 o 1%. Europejska energia u nas w Europie średnio podrożała o 25% prawie. Gospodarka bardziej socjalna, europejska, bardziej przeregulowana, z bardziej liberalną, mniej socjalną, amerykańską, taką, która nie tak dawno podjęła decyzję o legalizacji osób pracujących dotąd w szarej strefie, co oznacza dla tych 9 milionów osób w amerykańskiej gospodarce średni wzrost dochodów o 30%, ale stabilizację tej najniższej pensji amerykańskiej na kilka lat na bardzo niskim poziomie. W związku z tym, kiedy zobaczymy, że Ameryka dzisiaj po 5 latach od upadku Lehman Brothers przyciąga do siebie największe inwestycje, szczególnie te przemysłowe, przyciąga wielkie ponadnarodowe kapitały, szczególnie w obszarze wytwórczości opartej o duże zużycie energii, to Europa stoi przed dramatycznym wyzwaniem, nie tylko w zakresie GMO, nie tylko w zakresie wspólnej polityki rolnej, ale także zasadniczo różnych nakładów w nowych obszarach gospodarki. Europa nie ma swojego Google, Europa nie ma swojego Microsoftu, Europa nie ma swojego Facebooka, to jest aż 507 milionów mieszkańców naszej ziemi i to jest 1/4 PKB światowego. W związku z tym na kilku poziomach będą się rozgrywać te negocjacje całej Unii Europejskiej, ale w ramach niej także my mamy swoje interesy, które nie zawsze muszą być wspólne z Holandią, Danią, Niemcami czy Francuzami. Proszę zwrócić uwagę, kraje frankońskie wyłączyły kwestie z rozwiązań audiowizualnych, kwestie językowe, kultury, tożsamości. Zapewne wiele emocji przyniesie chronienie, bezpieczeństwo w e-handlu, w informatyzacji, nie tylko przestrzeń, którą miała regulować ACTA, będzie tutaj olbrzymiego znaczenia. Kolejna sprawa to jest dopuszczenie do przetargów wewnętrznych. To jest kwestia wsparcia ze strony sektora publicznego. Tu Europa ma co prawda te doświadczenia, ale kiedy prześledzimy na rynku amerykańskim, jak firmy europejskie, w tym polskie, mogą wejść w zamówienia, to co w Europie nazywamy zamówieniami publicznymi, to widzimy, że tutaj są olbrzymie bariery. W związku z tym to jest jeden wielki proces i dlatego dzisiejszy Komitet Myśli Strategicznej Gospodarczej jest właśnie poświęcony temu, żeby omówić to, co już jest wiadome, to, co za chwilę się ujawni z mandatu negocjacyjnego, który poinstruowanie na jakim etapie kilka krajów zawnioskowało w Parlamencie Europejskim i chcielibyśmy otworzyć w Polsce bardzo potrzebne badania, analizy, aby to nie było analizowanie i przygotowanie się do tej megastrefy tylko na poziomie rządu, Ministerstwa Gospodarki, ale także żeby realna gospodarka, poszczególne branże, poszczególne przedsiębiorstwa wiedziały, co robić. Dlaczego to jest w przypadku Polski tak ważne? No po pierwsze, mimo że zrobiliśmy wielki krok do przodu, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, to mamy tylko kilka firm liczących czy rozpoznawalnych się na rynku światowym. Kilkanaście czy kilkadziesiąt na rynku europejskim, czyli ten potencjał nas w odnajdywania się w coraz bardziej konkurencyjnej rzeczywistości budowany przede wszystkim jest na kapitale ludzkim. Musimy wytworzyć kapitał społeczny, jeszcze oprócz tego trzeba i tego kapitału, i tego
B plus R i przede wszystkim myślenia, jak nie gubiąc nic z potencjału przemysłowego starych dziedzin gospodarczych, kreować przemysły nowej generacji, takie jak ICT. I tutaj te 30 tysięcy polskich informatyków, absolwentów na kierunku oprogramowania i informatyka jest tego dobrym przykładem. Czyli także do tych procesów globalizacji, bo te mega bloki gospodarcze są właśnie odpowiedzią na globalizację, trzeba bardzo profesjonalnie przygotować każdego z nas. To jest zagrożenie dla i brak spójności i porównywalnych warunków funkcjonowania kładzie się cieniem i będzie jednym z podstawowych zagrożeń. Więc tutaj choćby to, że Europa jest pionierem i liderem w procesie pakietu klimatyczno-energetycznego, to też bez porozumienia globalnego, proszę zwrócić uwagę, nie tak dawno mieliśmy COP19, mieliśmy tu w Ministerstwie Gospodarki Klimatu Węgiel, gdzie mówiliśmy bardzo wyraźnie, jest potrzebne porozumienie globalne w zakresie i oddziaływania przemysłu nie tylko ciężkiego na klimat, ale także w zakresie często ukrytych partykularnych interesów na etapie kształtowania cen albo układania energii jako podstawowego kosztu we współczesnej światowej gospodarce akcyzami podatkowymi, podatkami. W związku z tym schody dopiero w negocjacjach z Ameryką się zaczynają, ale czas, który mamy przed sobą, nie jest czasem jednego pokolenia negocjacji, to jest 2-3 najdalej lata, bo równolegle Ameryka prowadzi także negocjacje z poszczególnymi grupami w Azji, a nasz świat przyspieszył i wydaje się, że nie ich, ale nasza europejska Europa, nie tylko ta rozumiana jako Komisja Europejska, Parlament Europejski czy budżet europejski, także rozumiana jako branże, gospodarki, poszczególni ludzie z naszym udziałem, z naszą obecnością, nie radzi sobie w odbudowywaniu przewag konkurencyjnych. W związku z tym stoimy przed wyborem wielkiego przyspieszenia i stąd te analityczne spotkania tutaj znanych wielkich przedsiębiorców, menedżerów, a przede wszystkim ludzi polskiej ekonomii, polskiej nauki, bo chcielibyśmy, aby uruchomić poważną debatę także w wymiarze społecznym w przestrzeni polskiej debaty publicznej.